Dzień dobry, dzień dobry. Szybka rundka forcy z rana. Nadrabiamy zaległości. Lecimy z programem driftowania. Jeszcze sobie odpalę na boku streama do podejrzenia, żeby zobaczyć, czy czegoś nie spartoliłem. Lecimy z marką KTM, dobrze pamiętam. KTM, tak jest. I będziemy driftować. A to ci niespodzianka. Możliwe, że nie uda się dzisiaj całej godzinki, no bo trzeba jeszcze wyjść do pracy. Ogarnąć się. Jakieś śniadanko gdzieś spakować. Zupy se nalać. Do garnuszka. Oglądam cały czas na tego Facebooka. Najpopularniejszą platformę streamingową we wszechświecie. Wygląda na to, że działa. Wybrałem sobie dzisiaj beznadziejną koszulkę. No ja taki po kolei ze wszystkim. W szafie. Od góry do dołu. Nie, że wszystko mam beznadziejne w szafie, tylko beznadziejnie wybrałem na dzisiaj, bo korzystam z green screena za plecami. Koszulka jest zielona. Właśnie, bo nie idę idę alfabetycznie, ale nie idę. Nie idę w kolejności, zaraz się pogubię. Zapomniałem, że sprawdziłem specjalnie, jak działa ten samochód. Mimo, że powinienem zacząć od tego drugiego. Ale już dobra, zaczęliśmy to. To może też i dokończymy. Bardzo rzuca tyłem, ale powiem szczerze, że było to jak najbardziej spodziewane w tym aucie. No są problemy z 30 tysiącami. Bardzo, bardzo nadsterowny. A, właśnie. Czas. Start. Zapomniałem. Muszę sobie gdzieś też bliżej przyciągnąć guziczki do sterowania. Pamiętam, że na początku serii po godzinach i na żywca miałem podłączony kontroler MIDI. I za pomocą tego kontrolera MIDI mogłem sobie regulować głośność poszczególnych kanałów. I zmieniać na przykład scenę na kamerze. Tak jakby ktoś się zastanawiał, jak bardzo złym wyborem był zielony t-shirt, proszę bardzo, tak bardzo złym. Tragedii nie ma. Bardziej, że nie idę też jakoś specjalnie w jakość filmów, co wiele osób mogło już na pewno zauważyć. Chyba od razu pojadę do warsztatu, bo nie, tutaj moc kosmiczna, jak na tę masę, jak na tę przyczepność i po prostu tył wylatuje gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie chcę. To jedna z najgorszych rzeczy w Forcy. Kiedy ktoś ci specjalnie zapakuje jakąś swoją własną... Nie tu. Zapakuje swoją własną trasę w miejscu, gdzie jest warsztat. Nie ma opcji, żeby pominąć. Custom upgrade. Czyli lecimy. Po pierwsze, napęd na tył jest. Po drugie... O! 1.6 turbo. Bardzo ładnie. Moje ulubione do driftu. Jakąś prawie czego regulację sobie zostawiamy. Opony do wyboru w zasadzie nie mamy. Spróbujemy z tymi.
żeby przyczepność trochę zgubić, ale nie za dużo. Belgi. Tutaj się powiem szczerze, pierwszy raz waham, bo tak to zazwyczaj pakuję te, bo są najlżejsze. Jedne z wielu najlżejszych. Natomiast nie wiem, czy tutaj nie chcielibyśmy mieć ciężkich felg. Zawieszenie? Zawieszenie dużej, dużych opcji nie mamy. Nie wiem też, czy chcemy tutaj redukować. Nie, nie było chyba opcji redukcji masy. Też się waham, czy iść w pełne turbo, chyba nie. Dobra, i w takim razie tuning. To stawiamy sobie tutaj połóweczkę. Wysokość zawieszenia w dół. Tutaj chyba w miarę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest bardzo lekkie, dlatego tym razem przesadziliśmy chyba w drugą stronę, zobaczymy. No to 24 tysiące w tym miejscu. No, ogólnie dobry wynik, ale widzę też, że auto ciężko wprowadzić w taki kontrolowany poślizg. Kończy się na tym, że takim malutkim kątem idziemy, a przez to i mało punktów zdobywamy. Taki 25 wymęczony mocno tutaj punktów. Tak nawet. Nawet jak próbuję, to albo przekręcam za daleko, albo nie dokręcam i wtedy ulżyło mi 40 tysięcy. KTM. Kawka z rana. To wygląda. Może to jest bardziej Drift DC Monster, ale napęd High Speed Drift, Easy Drift. Potrzebujemy połączenia. Dobra, zobaczmy to. Klasa X, więc szaleństwo. Nie potrzebujemy High Speed Driftu. Wystarczy nam to zwykły. Moje ulubione.
tak dzieci wyglądają, hamulce. Właśnie, czy one są na zdjęciach? Są na zdjęciach, o, można się przyjrzeć dokładnie. Proszę bardzo. Tak wyglądają hamulce. Raider Engineering. Trudno. Będziemy musieli obejść się bez hamowania. Chyba drugim. Moje koła dalej tam stoją. Koła. Hamulce. Ogólnie jest dość stabilny, ale też i dość przyczepny, więc to też jest problem. Najmniejsze próby korekty sprawiają, że auto odzyskuje, a właśnie tak jak teraz, auto odzyskuje przyczepność. 30 tysięcy zrobione, plan minimum wykonany. Z kolei jak za daleko wykręcę, no to znowu tracę przyczepność na tyle, że kręcę bączki. No więc teraz właśnie w drugą stronę poszedłem i kompletnie za słabo. Bardzo podobna przypadło się w tamtym KTM-ie, czyli musimy wybrać, no bo może inaczej, znaleźć ten złoty środek gdzieś pomiędzy kręceniem bączka a brakiem zdobywania punktów. Właśnie tutaj odrobinę przesadziłem w którymś momencie i już cały przejazd się nie nadaje. Spróbuję jeszcze może, nie wiem, ze dwa razy. I spróbuj... My to co ostatnio, czyli po prostu zrobimy swój tuning do tego. Nie będziemy korzystać z gotowców. Za mocno, dużo za mocno. Dobra, jedziemy z własnym... Z własnym tuningiem. Nie chcę. O. Nie? Tu. I znowu klasyka gatunku, napęd na tył. Turbo zwykłe. Opony stawimy tak samo jak tam. No zaryzykujemy. Tył też sobie poszerzymy troszkę. Są? Rally. No dobra, nie mamy wyboru. Trochę lepsze turbo. Wybieramy. Nie, zaraz, co ja tu zapędziłem się.
Obniżamy zawieszenie. Zobaczymy, czy wszystko dalej jest. Nie będzie specjalnie. No, zobaczymy, co tu jest. Tuning jest trochę inny gatunek rajdów, ale... Biegi w górę. Chociaż odrobinę, zobaczmy. No, początek był nieszczególny. Nie wiem, czy prędkości brakuje. Może tak być. Albo może nawet i mocy, bym powiedział, ale... To nawet mogłaby być prawda. Jedziemy do warsztatu. Do... Czuję, że mogłoby być więcej. Dorzucimy sobie troszkę tu, troszkę tu i troszkę tu. Zastanawiam się, a no dobra, jak szaleć, to szaleć. Tak jak kombinowane 30 tysięcy, ale było. To bym powiedział, że nawet przesadziłem, bo zrywa tę przyczepność. 40. Zrobione. Po raz kolejny ulga. Co tam mamy po KTM-ie? Dużo tych Lamborghini mamy? Trochę jest. To będzie długa przygoda. Ale może przynajmniej jakoś ładnie się prowadzą w drifcie. Drift God, wersja trzecia. No to dobrze, to znaczy, że pierwsza i druga nie były aż tak dobre. A my mamy dostęp do wersji trzeciej. Chyba, że są jakieś magiczne silniki V3. Prowadzi się bardzo podobnie do tamtych KTM-ów. Dobrze. Absolutne minimum mamy za sobą, czyli 30 tysięcy osiągnięte. Prowadzenie tego samochodu w poślizg jest takie dosyć
Trudne. No, z każdym pułkiem odrobinę lepiej. Nie, to nie było idealnie, ale 44 tysiące uznaję za zaliczone. Mamy tak dużo aut tej marki, że chyba nie ma co się specjalnie bawić w jakieś... Nie, to... Jakieś mega eleganckie drifty. Klasa X. To jest tą klasą X. Się nawet przecież nie nadaje do rajdów. Więc jedyny moment, kiedy taki schemat się przydaje, to jest swobodna jazda. Jak ktoś lubi sobie tak po prostu się pobawić w grze, to... Trzydzieści 38 tysięcy za pierwszym podejściem, też takim z kiepskim początkiem. Fajne to auto. Znowu się zawahałem. Lecimy dalej. Im więcej uda się ogarnąć, tym lepiej. Nie. Znowu X. No ale chociaż napęd na tył jest z przodu. Miałem nadzieję, że klakson to będzie dźwięk syreny policyjnej. Trochę drażniący ten kogut. Ten człowiek skupia niepotrzebnie na tym. Czterdzieści tysięcy przekroczone, lecimy dalej.
Ciągle wciskam nie ten guzik. Tu, start, nie select. No, wreszcie coś nie w klasie X. Miła odmiana. Bardzo ładny. 45. Pierwsze podejście. Ten już był. O. Znowu wchodzimy w terytorium ciekawych pomysłów. Czyli idealne auto do driftu. Napęd na tył dość odległy. Na liście dostępnych tuningów. Zobaczymy, na ile będzie udane. Ohohohoho. Zaskoczenie. Dość blisko, ale też powiedziałbym, że tak na pograniczu możliwości, chyba. Mm. 40, za daleko. Ten chyba był 2014. To jest Huracan, a to jest Urus, tak. Chyba tak. Chciałbym sprawdzić na filmie, ale chyba byłem tym żółtym. I znowu same X-y będą. No. Zaskakująco dobrze, 45 tysięcy. Lecimy dalej. Kurczę, nie mam pewności z tym żółtym. Sprawdzę, bo mnie to spokoju nie daje. Nie, no na pewno. Teraz mogę zerknąć. Albo i nie mogę. Dobra, 2012 zaczynamy. Rusza z kopyta. Znowu klasa X. Mm.
Oj, oj, oj. Chyba to zmienię od razu, bo widziałem, tam był jakiś kolejny taki niżej punktowany. Mam nadzieję, że to też z napędem na tył. To? To. Rzadko kiedy mam do czynienia z autami, które są podsterowne. Nie wiem, czy on właśnie nawet nie trąci polonezem autem, które jest jednocześnie pod i nadsterowne. Jak już... O nie. Jak już gubi przyczepność, to porządnie. Natomiast dopóki nie zgubi przyczepności, to jedzie prosto. Trzeba bardzo, bardzo subtelnie z gazem. Spróbujemy jeszcze ze dwa razy, może nam się poszczęści zupełnie przypadkiem. No właśnie, to jest problem. No, jedziemy do warsztatu. Przerobimy go na gaz. O. No dobra. To zaczniemy rzeczywiście od tego. Turbo. Uła. Nie ma tu jakiegoś 1.4 zwykłego. Jak damy to? No to mamy wybór. Nic się tutaj nie da zmienić w tym prawie. To wszystko standardowo do oporu. Nawet zawieszenia nie można poprawić. Co ja mam z tym zrobić? No, no dobrze, że chociaż zostawili jakąś regulację. Tu będzie, tu będzie, tu. Obniżymy, chociaż nie wiem, czy warto. Tak, a bo prądu nie możemy regulować. No dobra.
Nie no, tutaj rzeczywiście nie mamy dużych możliwości wyboru. No mimo próby zrobienia z tego auta driftowego dalej trzyma się toru. Tysiące udało się osiągnąć, dobra. Spróbujmy jeszcze podkręcić biegi odrobinę. Na stronę prędkości, bo drugi bieg mi w zupełności wystarcza. Było dobrze. To mógł być ten przejazd. To mogliśmy być my, ale... Straciłeś kontakt z nawierzchnią. Tutaj w wolnych chwilach właśnie ćwiczę utratę kontroli nad autem, ale no, tak jest nieprzewidywalne. W sumie tutaj jest najgorzej, no, ten początek, gdzie ta przyczepność jest znikoma. Nie wiem, czy w takim razie właśnie coś z ciśnieniem opon można by pokombinować, tylko zastanawiam, w którą stronę, bo... Mamy sytuację, że po utracie kontaktu za bardzo go gubimy, co by oznaczało, że trzeba obniżyć. Pewnie tył głównie. Spróbujemy i z przodem. Niech będzie tak samo. Ale zapomnieliśmy napompować po prostu rano i tyle. Nie pamiętam też, czy żeśmy wykupili maksymalną opcję, jeśli chodzi o turbo. No bo tak ogólnie to nie jest źle. Tylko punktów mało. No. 46 tysięcy, nawet to niezły wynik. Lecimy dalej, całe szczęście. Jesteśmy w 2012 roku i mamy Aventadora.
Szybko poszło. W 2012 mamy z głowy. Cofamy się w czasie do 11. Oho, gdzieś mi zniknęła myszka. Coś za szybko wcisnąłem i kursora nie ma. Ale że jak to? Ej, no weźcie ludzie, no. Nie mogę tak po prostu sobie? Tam mam ten insta. Serio? Nie, to... Nie można tak po prostu go wybrać. Tam mam ten save. Właśnie nie chcę nawet zapisywać. Jakby się dało, to... czyli co? Musielibyśmy wrócić do poprzedniego Lamborghini. Na przykład tego. Samochody, tuningi, tak, tak, load, nie, my favorites, my tunes, tu, skasuj, tak, teraz musimy wejść z powrotem w nasze auta. Ten. I działa. Nie. Będę musiał gdzieś poza streamem chyba przysiąść i powywalać schematy, bo to... sobie pomyślę o tym, ile to zbędnej roboty, żeby zaprojektować grę w ten sposób. Nie. Co wam przyszło do głowy, żeby ograniczać liczbę save'ów z tuningami? Naprawdę aż tyle danych jest? No i jeszcze nie jest jakiś rewelacyjny ten schemat. Wygląda jakby działał tak jak powinien, ale... Dobra, 40 tysięcy. Tak. Load. MyTunes. Kasuj. Będę musiał się przyzwyczajać teraz do tego. Zmień samochód. Lambo. Jesteśmy w 2011 roku, czyli teraz tutaj 2010.
Pierwszy z brzegu, napęd na tył, niespecjalnie wysokie, niewysoka klasa. Jakie skrzydło z tyłu wielkie. No i pięknie. Teraz muszę pamiętać. Tak, tak, tak. Load. MyTunes skasuj. Yes. No nie jest to jakieś mega upierdliwe. Znaczy jest, no tu. Mogło być gorzej. Mogło coś w ogóle nie zadziałać. 2008. Dużo więcej kliknięć teraz. Chyba większość czasu z mojego driftowania w tej grze, na streamach szczególnie, będzie spędzone na przeklikiwanie przez menu. Dobra, dość daleko jest. Jakiś przyzwoity tuning, więc obawiam się, że może być słabo. Chyba nie zgadłem. 45 tysięcy. Bardzo ładnie. No, tu mamy nawet dwa. Skasuj. No, wciskam X. Nawet widziałem, że na tym podglądzie nas. Na waszych ekranach, tam gdzie jest kontroler, było, że wcisnąłem X-a, po prostu gra nie reaguje. Jesteśmy w 2008, czyli teraz Diablo. Premiera. Niedawno była. Nie auta gry. Klasa X. Może być ciekawie. Oj, 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 oj. Nie, no źle. Rzucę nim jak dzikim. Ale powiem szczerze, że naprawdę całkiem nieźle sobie radzi z wychodzeniem z takich bardzo szerokich poślizgów, gdzie mam wstępnie wrażenie, że już jest nie do uratowania, a tu się okazuje, że no proszę bardzo. Więc pewnie da radę, no. Było dobrze. 34. I na ułamek sekundy złapał przyczepność i to był koniec. Zastanawiam się, jak to auto to robi. Albo jak
jak ten tuning został zrobiony w ten sposób. Co w nim jest takiego, że nawet po takim dość potężnym zarzuceniu tyłem on się daje wyprowadzić. Jest 140. Trochę przesadziłem. 40 tysięcy. Załaduj. iTunes. Też tylko jeden schemat. Kolejne Lambo. 99 przerabialiśmy. Teraz znowu Diablo. Tylko starsze. No, klasa S1. O, dawno nie widziałem. No nie wiem, czy trzeci bieg, chyba czwarty. Piękne! Kurczę, bardzo mi się podoba to auto w drifcie. Czas na kolejną podróż w czasie z roku 97. Przenosimy się do 88. Na pewno miałem gdzieś naklejkę z tym samochodem. Klasyka chyba z test drive'a, jeśli dobrze pamiętam. Czyżbyśmy mieli się wyrobić jeszcze rano z wszystkimi Lamborghini? Lamborghini? Jest spora szansa. Żeby tylko gra reagowała szybciej na to, co klikam. To nie jest tak, że ja tutaj się rozleniwiam klikaniu i se pogadam tu i ówdzie. Tylko wciskam te guziki. Dobra, z 98 roku, 86. No już tylko dwa nam zostały. Z czego jeden nie wygląda przyjaźnie do driftu. Aczkolwiek widzę, że też się nim bawiłem tutaj. Jakieś dziwne ustawienia. Dlatego, że chciałem zobaczyć, jak głupio może wyglądać. Chyba tragedii nie będzie. Trzydzieści tysięcy osiągnięte. Muszę zmienić bieg na wyższy, bo mi wchodzi na za wysokie obroty.
No ale z kolei na trzecim biegu mu mocy nie starcza. No trudno, nie wiem, no, chyba na drugim. Ja się zastanawiam, czego tu brakuje. Tutaj blisko. Za blisko wewnętrznej strony zakrętu ląduje. Mimo że tutaj na początku pojawia mi się czerwona kreska, by sugerowało, że powinienem zwolnić. I 45 tysięcy, więc wysoki wynik nie musi wcale oznaczać tutaj tego, że auto jest jakieś fantastyczne w drifcie i zostało od początku przewidziane na taką okoliczność. Czy to jest ostatni? Z ostatni, wiem o czym zapomniałem. Samochody, tuning. Załaduj moje. Wywalone. I ostatnie auto. Nie, tu. Czyli idealnie, zaczęliśmy KTM-ami, zakończymy na Lamborghini. Pierwszy schemat z napędem na tył, więc dobrze to wróży. Jest szansa, że się wyrobimy w czasie 4 minuty. Oj nie. Trzyma się drogi. Nie, kurier do DHL-u pojechał. To na pewno jest schemat do driftu? Już tak. Już tak nijak, powiedziałbym. Jedź po prostu normalnie po tym zakręcie bez jakichś specjalnych umiejętności. Zrobimy większy rozpęd, bo chyba tego brakuje. Nie, 13 tysięcy w połowie zakrętu. Każdym razem, jak próbuję go wyprowadzić, ten to on się prostuje.
Dobra, spróbujmy tak. Póki na to czas. Skasujmy, nam brakuje. Spróbujmy inny. Coś musieliśmy dopłacić, więc na pewno jest chociaż troszkę inny. Może na przykład delikatniejsze opony? Bardzo podobnie niestety. To nie to. Biorę większy rozpęd, ale zapomniałem. Musimy tutaj zjechać. No brakuje, no. Tu właśnie minął nam czas. Więc mam nadzieję, że uda się szybko ogarnąć. No co dobre opony są. Dobra, spróbujemy jeszcze może ze dwa razy. Początek był dobry. To przynajmniej tak się wydawało. Za słabo, za słabo. Nie wiem, czy niepotrzebnie też nie. Nie zwalniam. $39,000, bardzo blisko. Ale to właśnie coś tu jest cały czas nie tak, no. Auto prowadzi się nieźle, a potem za szybko. Za szybko wraca. No właśnie, bo muszę tutaj lądować. Dobra. Dowiemy się wieczorem, co jest nie tak. Z tym autem pewnie zrobimy jakiś swój własny schemacik. Ten kasujemy na koniec, bo mamy niedobory, jak się okazuje. Ciach. Wywalone. I wieczorkiem zaczniemy sobie kombinować, co jest nie tak z tym autem i dlaczego nie chce się ślizgać. Także dziękuję za dziś rano, przynajmniej nie, za dziś wieczór jeszcze, mam nadzieję, zdążę podziękować. No i do zobaczyska w takim razie, a ja lecę szykować się do roboty. Na razie, cześć.